Hola, muy buenas, cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Język hiszpański przed wyjazdem na wakacje. Dzisiaj odcinek językowy. Zapraszam. Cześć, mam na imię Paulina, pomagam innym komunikować się w języku hiszpańskim. Robię to 100% online, robię to po to, abyś to Ty mógł wyjechać na swoje wymarzone wakacje lub po prostu kiedyś przeprowadzić się do Hiszpanii. Stworzyłam swoją autorską metodę HOP, hiszpańskie obyczaje i proces, według której uczę języka hiszpańskiego. Dzisiaj zapraszam Cię na drugi odcinek, bardzo podobny do poprzedniego, czyli jak zareagować w danej sytuacji. I tutaj wyrażenia będą bardzo różne. Preparado? Preparada? Empezamos! ¿Cómo se dice en español? Ale ohydne, ale okropne, niedobre, jak na przykład coś jemy i chcemy powiedzieć, że jest takie ugh. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Wyobraźmy sobie teraz, że ktoś na przykład nie przyszedł na spotkanie i po prostu jesteśmy zdziwieni w ogóle, ale dziwne, nie? Ale dziwne, dziwne. Qué raro. Qué raro. Ale zabawne, ale śmieszne. Qué gracioso. Qué gracioso. Idziesz do restauracji i drzwi są zamknięte. No i szkoda, bo chcieliśmy tutaj zjeść właśnie obiad, ale szkoda. Qué pena. Qué pena. Mam nadzieję, że te gotowce będą dla Ciebie pożyteczne. No i bierzemy się za sparring. Preparado? Preparada? Empezamos. Ale dziwne. Qué raro. Qué raro. Ale szkoda. Qué pena. Qué pena. Ale ohydstwo. Qué asco. Qué asco. Ale zabawne. Qué gracioso. Qué gracioso. Pamiętaj, że zawsze możesz pobrać kartę pracy i zobaczyć, jak wygląda zapis tych wrażeń. Możesz też skorzystać z drugiej części, która się znajduje na karcie pracy, czyli poćwiczyć te wyrażenia, zapisać je, więc zapraszam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Pobierając kartę pracy oczywiście zapisujesz się na mój newsletter, do którego Cię bardzo serdecznie zapraszam, ponieważ tam jesteś na bieżąco z wszystkimi informacjami i jeśli są jakieś promocje, jeśli są jakieś newsy, to oczywiście newsletterowicze dostają tą informację jako pierwsi, więc zapraszam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Muchísimas gracias. Hasta luego.